Tak, po tych kilku lekcjach z graniem na klinie, z czystym graniem, czas wreszcie na to, co chcecie najbardziej. Lekcja pod tytułem Tak jak żeście widzieli w napisie pod filmikiem jest lekcją bardzo ciekawą i zachęcam do obejrzenia. Tłumienie prawą ręką, czyli ten palm muting, który już wam pokazywałem wcześniej, polega na po prostu przyłożeniu prawego nadgarstka prawej ręki do strun, żeby uzyskać dźwięk taki specyficzny. Uwaga, zagram go. Taki dosyć krótki. Słyszycie, taki jest. Bez tłumienia. Z tłumieniem. Zauważcie teraz jedną rzecz. Jeśli grałem pustą strunę, albo nawet tutaj złapię na trzecim progu, jeśli zakończę granie, uwaga, słyszycie, że ten dźwięk mimo wszystko wybrzmiewa, nawet mimo, że tutaj tą rękę trzymam. On jest wygłuszony akurat przez bramkę szumów teraz. O tym to na innych lekcjach. Następnie to, do czego zmierzam. Chodzi mi o to, że to, co nadgarstkiem tutaj tłumimy, to jest bardzo ważne. Jedno z ważniejszych technik podczas grania metalu i takich innych rzeczy. Teraz dodatkowo tłumienie lewą ręką, czyli tutaj zabawa polega na, uwaga, na delikatnym puszczeniu strun. To jest wręcz ruch niewidoczny właściwie, ponieważ żeby struna przestała brzmieć, nie trzeba tego palca zabierać, nie wiadomo gdzieś, wyskakiwać z nim. Wystarczy poluzować. Wiadomo, inne się wzbudzają, to jest oczywiste, bo nie tłumię prawą ręką. Natomiast akurat ta jedna struna... Teraz widzicie, tłumię prawą ręką, naciskam na trzecim progu, najgłębszą strunę i... Dobra, nie widać tego, to nic. Delikatnie ten palec podnoszę. Specjalnie nie chcę go odrywać, żebyście mieli bardzo widowiskowy taki efekt, ponieważ tutaj nie można podrywać do góry, bo nie, za mało jest czasu, żeby sobie tymi palcami tutaj ruszać. Tu jest, chodzi tylko o delikatne puszczenie. Mamy takie urywane dźwięki. Za każdym razem podnoszę. Widzicie lekki ruch palców? To właśnie jest to podnoszenie. Inaczej bez tego bym miał to. Oderwanie palców teraz. To co wcześniej robiłem, robiłem tylko jednym palcem. Teraz jeszcze jest dodatkowy sposób na tłumienie wszystkich strun. Czyli po prostu zrobienie poprzeczki na tych palcach. Zrobienie jakby... O, coś takiego jest. To nie jest poprzeczka taka jak do akordu barowego, gdzie muszę mocno nacisnąć. Znaczy mocno, tak żeby dźwięki brzmiały. Tylko to jest poprzeczka taka tłumiąca. Czyli coś w stylu położenia tego nadgarstka. Teraz mogę na dwa sposoby. Jeśli nawet tą rękę zabiorę, to gitara nie szumi. Tak samo jak gram jakieś różne motywy, to po prostu poprzeczkę robię przez poprzek całego gryfu, przez co w podwójny sposób kontroluję tłumienie.
puszcza tej ręki, to by było... A puszczę. Nie ma tego takiego, słyszycie, takiego pieprznięcia. Teraz jakbym miał. No i teraz mogę różne rzeczy sobie grać. Tu mam nadzieję, że tutaj wszystko wyjaśnione. Mamy tak, tłumienie nadgarstkiem i tłumienie tym palcem, a dodatkowo urywamy dźwięki, podrywając poszczególne palce, którymi gramy. Chodzi tutaj generalnie właśnie o riffy. Tutaj widzicie ten ruch, to zgięcie palców pokazuje, że właśnie te dźwięki jakby urywam. Ten palec mi się najbardziej rusza, ponieważ on po prostu akurat automatycznie drga, jeśli używam pozostałych ścięgien. Sugeruje co prawda, że ja palce podrywam, tylko że po prostu nie dam rady inaczej go trzymać. Tak samo ten palec się rusza. Więc tu się akurat nie sugerujcie, że te dźwięki specjalnie zabieram. Zresztą nie widać, żebym zabierał palce, nie?